and you stare at your window, hoping that you'll come up with some words to say. That's not okay. When you feel like you're fed up with heartbreak, na inkubatorze, co? No przecież siedzę. Inkubator to siedzi w takiej pozycji. Nogi za chwilę do góry będziesz miała, nie? Siedzę raz w drodze, papa. Właśnie mi się wydaje, że robisz wszystko z twoim mocy, żeby urodzić przed terminem. Nie masz prawa. Nie masz prawa, że zgodziłaś. Nie kupiłaś tego, ale za nie przed terminem. On the porch in the night, thinking how we used to be way back in time, in time. Barefoot on the grass, open skies, I can feel it every time I close my eyes, my eyes. Hej, to jest chyba taki pierwszy raz, jak się do Was odzywam. Mamy dzisiaj 33 tydzień i trzeci dzień, a 3 trójki. Czyli teoretycznie mówimy, że 34 tydzień ciąży, który leci. Jesteśmy w pokoju malutkiej i właśnie będę się zabierała za skręcanie stojaka pod kosz Mojżesza. Stojak w końcu przyszedł. Czekałam na niego w sumie długo, dlatego kupiłam jeden, który kurier zgubił, oddali mi pieniądze i musiałam zamówić kolejny raz, tyle że inny, bo tego co chciałam już nie było, więc będziemy otwierać, zobaczymy czy uda mi się to skręcić, czy będę potrzebowała potem pomocy mojego mężczyzny do tego. A więc jest taka słaba kawka i zabieramy się. Ze mną możecie zobaczyć już ostatnie pranie,
które muszę poskładać, ono już jest suche. To, co do wypracowania, idzie do wypracowania, ale jest to już oficjalnie ostatnie pranie malutkiej. 33 tydzień, wszystko wyprane. Ja wyglądam tak, jak do porodu. Jeszcze mamy 6 tygodni, aby rosnąć. Jestem przerażona. Fajnie by było, jakby zdecydowali mi dać się śrubki do kompletu. Totalnie tego nie rozumiem, ale otworzyłam i z tego co widzę, nie ma tutaj śrubek. Więc musiałam czekać na Lola. Z drugiej strony każą mi tutaj użyć śrubek numer A, a potem śrubek numer B. Ale gdzie są te śrubki? Pana, zobaczcie, gdzie one były. Z drugiej strony mi wpadły, nie zauważyłam tego. A więc mam śrubki! A tu będzie Niunia! Niunia moja! Musisz doczekać. Dobra, więc zabierzemy się za to teraz. Jeszcze mi siły trochę zostało. Jest w sumie 2 godziny później, a więc już mam tą siłę od nowa. A więc zabieramy się. Zawisnęły obrazki na ścianie. Już Wam mogę spokojnie pokazać, bo jak oglądacie ten film, to na pewno wiecie, jak malutka ma na imię. Są takie przepiękne obrazki. No i ja zabieram się za ogarnianie troszkę i zapakowanie torby do szpitala. A film z torbą do szpitala już na pewno widzieliście. Na dzień dzisiejszy mamy tutaj taki dywan. Może niektórzy pomyślą, że przesadziłam, żeby nam kupić coś prostszego i tak dalej, ale ja wychodzę z założenia, że to jest pokój dziecka. I to, jak to się mówi, niedługo będzie pokój raczkującego dziecka, potem bawiącego się, potem skaczącego. I ja nie uważam, że taki pokój powinien być szary, bury i ponury. Nie jestem w ogóle z tych matek takich instagramowych, możemy powiedzieć. Bo czasami jak oglądamy te zdjęcia pokoi na Pintreście, to mamy wrażenie, że to są bardziej biura matek niż pokoje dzieci. A więc zdecydowałam się na taki dywan.
Tutaj troszkę teraz, wiecie, jeszcze odstaję, podstawię coś tam na rogach i albo będzie stał w ten sposób, albo będzie stał w ten sposób, zobaczymy, ale moim zdaniem jest przepiękny, naprawdę bardzo mnie urzekł i nie chciałam, żeby dywan był za wielki, dlatego że no uwielbiamy tą naszą podłogę mimo wszystko. No ale wygląda słodko, wiecie, tutaj jest to łóżko, ale to łóżko tutaj nie będzie stało docelowo, dlatego że to łóżko idzie obok, a później jej łóżeczko będzie chyba tam stało takie właśnie z szczebelkami, dlatego że takie łóżeczko kupimy, ale na razie nie jest nam po prostu potrzebne. Takie łóżeczko się kupi troszkę później, a to będzie w naszym pokoju, a więc tutaj tego nie będzie. I moim zdaniem to jest super i myślałam, żeby tak ładnie pasowało, to że jakiś taki ładny obrazek czy naklejkę z taką chmurką i z takim słoneczkiem mogłam to tutaj zrobić, bo przecież ta ściana jest jeszcze całkowicie wolna. Tutaj mamy tylko obrazki, tutaj jest szafa, jest to, tak na razie tutaj wygląda, no ale ten dywan moim zdaniem jest przeuroczy, dziewczęcy, no naprawdę super i ładnie pasuje, róż idealny jak meble, super.